Marcin z Rolnik szuka żony, nie mógł wybrać inaczej. Fani zachwyceni, będą z tego dzieci. Rolnicy i rolniczki z 11. edycji Rolnik szuka żony podjęli już decyzję i wiadomo, z kim dalej chcą budować swoją przyszłość. Marcin zwlekał ze swoim wyborem do samego końca, ale ostatecznie poszedł za głosem serca, a fani są zachwyceni jego wyborem. Wielu z nich nie ma wątpliwości, że para może już niedługo powiększy swoją rodzinę. Dzień ostatecznego wyboru jest nie tylko najtrudniejszy dla rolników, ale również dla kandydatek. Tego dnia pojawiają się łzy bólu i szczęścia, dla jednej z kandydatek jest to spełnienie marzeń, a druga musi pogodzić się z odrzuceniem. Marcin wahał się z podjęciem swojej decyzji i nie chciał faworyzować żadnej z kandydatek. Ostatecznie jednak podjął decyzję, że chce budować relacje z Anią. Fani wróżą im piękną przyszłość. Marcin z Rolnika nie mógł wybrać inaczej. Fani zachwyceni, będą z tego dzieci. W minioną niedzielę poznaliśmy już wszystkie decyzje rolników z miłosnego hitu TVP. Rafał i Marcin najdłużej zwlekali z podjęciem decyzji, ale ostatecznie dokonali swojego wyboru. Marcin zaprosił na gospodarstwo trzy kandydatki, Roxanę, Magdę i Anię. Z tą pierwszą szybko zauważył, że nic z tego nie będzie i postanowił odesłać ją do domu. Natomiast z pozostałymi dwoma miał pewien dylemat i do końca wahał się z decyzją. Ostatecznie Marcin z Rolnik szuka żony wybrał Anię, twierdząc, że to właśnie do niej szybciej zabiło jego serce. Widzowie byli zachwyceni wyborem Marcina z Rolnik szuka żony i nie mają wątpliwości, że była to najlepsza decyzja. Niektórzy wróżą im już potomstwo w niedalekiej przyszłości. A wy co myślicie? W minionym odcinku również Rafał z Rolnik szuka żony dokonał wyboru, który zachwycił internautów. Wielu z nich twierdzi, że w tej edycji rolnicy i rolniczki podjęli bardzo dobre decyzje w wyborze swoich partnerów i partnerek.